Witam, witam serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak czytam po polsku na głos. To jest polska książka pod tytułem Znachor, profesor Wilczur, autorstwa Tadeusza Dłęgi-Mostowicza. Uwielbiam tę opowieść. Słuchałam audiobooku i oglądałam film wiele razy, ale nigdy nie czytałam książki, a szczególnie na głos. I teraz zaczynamy. Znachor, rozdział pierwszy. W sali operacyjnej panowała zupełna cisza. Z rzadka przeżywał ją ostry, krótki brzęk metalowych narzędzi chirurgicznych na szklanej płycie. Powietrze nagrzane do 37 stopni Celsjusza przenikał słodkawy zapach chloroformu i surowa woń krwi, które przenikając przez respiratory napełniały płuca nieznośną mieszaniną. Jedna z sanitariuszek zemdlała w końcu sali, lecz nikt z pozostałych nie mógł odejść od stołu operacyjnego, by ją ociucić. Nie mógł i nie chciał. Trzej asystujący lekarze nie spuszczali czujnego wzroku z otwartej, czerwonej jamy, nad którą poruszały się wolno i zdawały się niezgrabnie wielkie, grube ręce profesora Wilczura. Każdy najmniejszy ruch tych ręk trzeba było zrozumieć natychmiast. Każde mruknięcie, wydobywające się od czasu do czasu spod maski, zawierało dyspozycję zrozumiałą dla asystentów i wykonywaną w mgnieniu oka. Szło przecież nie tylko o życie pacjenta, lecz o coś znacznie ważniejszego, o udanie się tej szaleńczej, beznadziejnej operacji, która stać się mogła nowym, wielkim triumfem chirurgii i przynieść jeszcze większą sławę nie tylko profesorowi, nie tylko jego lecznicy i uczniom, lecz całej nauce polskiej. Profesor Wilczur operował rzut na sercu. Trzymał je oto w lewej dłoni i rytmicznym ruchem palców masował nieustannie, gdyż wciąż słabo. Przez cienką gumową rękawiczkę czuł każde drgnięcie, każdy lekki bulgot. Gdy zastawki odmawiały posłuszeństwa i drętwiejącymi palcami zmuszał je do pracy. Operacja trwała już 46 minut. Czuwający nad pulsem dr Marczewski już po raz szósty zanurzał pod skórę pacjenta igłę szprycki z kamforą i atropiną. Prawa ręka profesora Wilczura raz po raz połyskiwała krótkimi ruchami lancetów i łyżek. Na szczęście wrzód nie sięgał głęboko w mięsień sercowy i ukształtował się płytkim, prawidłowym stożkiem. Życie tego człowieka było do uratowania, oby wytrzymał jeszcze 8-9 minut. A jednak nikt z nich nie odważył się, chępliwie pomyślał profesor. Tak, nikt. Żaden chirurg ani w Londynie, ani w Paryżu, w Berlinie czy w Wiedniu. Przywieźli go do Warszawy, wyrzekają się sławy i kolosalnego honorarium. A to honorarium to dobudowanie nowego pawilonu lecznicy. I coś ważniejszego, bo podróż Beaty z Małą na Wyspę Kanaryjskie. Na całą zimę. Ciężko będzie bez nich, ale zrobię to im doskonale. Nerwy Beaty w ostatnich czasach. Dziękuję bardzo. Do widzenia.